Cześć, Witamy na kanale Husator. Dzisiaj przedstawię Wam bliżej markę Watch. Pokażę Wam model, który się nazywa bardzo ładnie Watch 300DS. No i opowiem przede wszystkim jakie są wrażenia z jazdy tym bardzo fajnym motocyklem. Zapraszam do oglądania.. Słuchajcie! Mamy bardzo wielką przyjemność przedstawi, przedstawić Wam markę Watch, model DS 300, który jest jeśli chodzi o właściwości jezdne, wygląd naprawdę jeśli w topie motocykli w kategorii A2. Na początek chciałbym Wam przedstawić pokrótce markę Watch co to jest za firma? Oczywiście ona powstała w Chinach, E, rozpoczęli produkcję, e, rozpoczęli współpracę z BMW. E, to jest marka Longin i oni produkowali dla nich silniki do setki modeli. Później postanowili stworzyć własną markę i tak powstał Watch. Ona się wyróżnia przede wszystkim jakością, e, troszeczkę innym designem, troszeczkę innym wyglądem bardziej europejskim. Konkurentem jest między innymi e, Zontes i Europejczycy od 2018 roku, można powiedzieć, pokochali ten motocykl. Niemcy, Holandia, w Anglii też to jeździ. Jeśli chodzi o świat, to jest oczywiście Afryka, Ameryka i inne kraje, więc to jest globalna już marka. I importuje to firma grupa BMW, bardziej znana jako Barton Motors i Moretti, więc mam nadzieję, że te modele będą coraz częściej, coraz częstym widokiem na naszych drogach. Wracam do tego modelu, jest to model 300, oznacza pojemność. Dokładnie on ma 292 cm3. DS to jest oczywiście model tego motocykla. Silnik. Chciałem zacząć od silnika, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem. Ma 26 koni mechanicznych, 23,5 Nm, więc zakres mocy jest naprawdę wystarczający dla każdego motocyklisty. Sprawdzi się zarówno na asfalcie, zarówno w górach, w błocie, gdzieś tam w jakiś nierównych terenach. Ma przede wszystkim bardzo fajny system smarowania. Jest to troszeczkę technologia bardziej zaawansowana, która powoduje, że lepsze jest smarowanie, lepsze chłodzenie. Dodatkowo chłodzone jest oczywiście cieczą, co sprawia, że naprawdę bardzo przyjemnie się tym pojazdem jeździ, nie przegrzewa się. Dodatkowo jest wyposażony w bardzo ciekawe zawieszenie, zawieszenie upside down, zawieszenie podwyższone. Dodatkowo ma ramę bardzo, bardzo wzmocnioną, więc wytrzymuje bardzo duże obciążenia. Z tyłu wahacz, amortyzator centralny, który bardzo fajnie wybiera nierówności i czujemy się na tym motocyklu bardzo, bardzo wygodnie. Co do hamulców, oczywiście jest zastosowany tutaj ABS i świetnie się sprawdza, czy na szutrze, czy na asfalcie. Ani razu nie wpadłem w poślizg, wszystko można bardzo ładnie kontrolować. Co do opon, no tutaj akurat już nie jest typowy nylon. Jakościowo wygląda to lepiej. Nie miałem problemów na asfalcie, żeby się ślizgał. Jest to dosyć widać miękka guma. Powinna wystarczyć na jakiś czas i oczywiście czas pokaże jak ona będzie wyglądała po dłuższej eksploatacji. Dodatkowo chciałbym wspomnieć o wyposażeniu tego motocykla w pełne oświetlenie LED. Jest to naprawdę dobrej jakości LED. Cieku krystaliczny, wyświetlacz, który sam dozuje moc oświetlenia do słońca. Czyli jak jest bardzo mocne słońce, on wtedy nam troszeczkę lepiej świeci, więc cały czas jest to widoczne i nie ma problemów z obserwowaniem, ile jedziemy. Co na tym ekranie widać? Przede wszystkim mamy możliwość zauważania, jakie jest spalanie, jaka jest temperatura silnika, jakim biegu jedziemy, prędkość, obroty, więc na pewno e, wszystko mamy to, co potrzeba. Dodatkowo wyposażony jest oczywiście w szybkę turystyczną, regulowaną, ma oczywiście gmole, warto, e, warto, o, o których warto wspomnieć. Jest wyposażony ta wersja droższa, która kosztuje 21,5 tysiąca zł, w kufry, które sprawdzą się w dalekiej e, turystyce. E, I przede wszystkim ten motocykl e, bardzo fajnie wygląda. Mam nadzieję, że w komentarzach e, napiszecie, co sądzicie e, o tym modelu. No i teraz, oczywiście, jakie są e, moje, e, moje, moje zdanie z jazdy. No, słuchajcie. Jeździmy głównie sportowo, ale w tym motocyklu naprawdę czułem się bardzo fajnie. Ja mam 187 cm wzrostu, więc siedzenie jest bardzo dobrze wyprofilowane. Nie miałem problemu, że siedzę za blisko baku, za daleko. Kierownica jest ułożona idealnie, ręce spokojnie są ustawione na kierownicy. Jesteśmy wyprostowani, bardzo wygodnie, możemy pokonywać bardzo długie odległości. Jest to motocykl, który łączy idealnie jazdę w ciasnych, krętych drogach. Bardzo fajnie się sprawdzi, jak widzieliście, na szutrze, w terenie. Chciałbym wjechać tym motocyklem oczywiście w głębszy teren. Ten model u nas jest na stałe zarejestrowany do przetestowania, do pojeżdżenia sobie. Można wyjechać tutaj na niedaleką rzekę Odrę i zobaczyć, jak on się przede wszystkim sprawdzi. Kolejne modele również będą prezentowane na naszym kanale. Ja zapraszam przede wszystkim do subskrybowania, do udostępniania tego materiału, bo jest to przede wszystkim motocykl warty uwagi. I myślę, że to jest tylko kwestia czasu, jak będzie tych motocykli więcej na naszych drogach. Więc co, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.